Witam wszystkich. Płyty już wszystkie zalane. No trochę miejsca wyszło. No trochę placu twardzonego będzie. No i tak, dzisiaj ma padać deszcz zaraz, całą noc i jutro, dzisiaj jest czwartek. Jadę zawieźć siewnik do Michała pod Wiatę, on to ma miejsce. Zresztą on go chce wziąć, więc sobie będzie od razu, nie ma czasu pooglądać, więc ja mu zawiozę, on tam od razu zobaczy, będzie stał pod dachem. Jeszcze się okazało, że kabel przerwany od świateł. Ładowarku zawiozę. Zaraz sprawdzimy światła, tylko to połączę. Najszybciej będzie połączyć i tam nadmiar kabla uciąłem, bo tak za długi jest. Ten, kto wymyślił te tulejki, to naprawdę zasługuje na nagrodę. Ładowarka zarejestrowana, na tablice imienne. Sprawdzimy światełka. Tylko tak. Tak. Jedną wysóweczkę sobie założyłem. O proszę. Jest jeszcze tylko prawy. No, wszystko według kolorów. Wszystko według kolorów połączyłem, więc powinno być tak najszybciej, najłatwiej jeszcze. Tylko prawy. Nie mam kiedy założyć tych świateł do drogowe mijania. Wszystko jest. No, jeszcze tak na szybkiego pokażę ten siewnik. Pony bardzo ładne. Tutaj widać zawsze. Zawsze patrzcie na ogłoszeniach, na zdjęcia, na te kółka. Jak już te wyżłobienia są małe albo prawie ich nie ma, to znaczy, że siewnik już swoje przeżył. Tutaj zobaczcie, jakie są wyżłobienia, kółeczka. Ogólnie stan super, naprawdę. Tylko tutaj jakaś przygoda była, nie wiem, co tu się stało. No, a ogólnie to świetny stan. Jak chcecie zobaczyć, jakie oni buraki sieją, to tu jest pudełko po burakach z Francji jeszcze. Skrobaczki. Tarcze. Dobra. Miaczka zjechałem, skręcając ostro. Ten gniaczek jest na wyposażeniu. No. Gniaczek jest na wyposażeniu. O, tu wam jeszcze pokażę ten ala głębosz. Sprzedany dla Perkinsa. R tylko mu zabrakło. Tak to wygląda. Tutaj zaczep do maszyny jakiejś, wałek. Ile to ma łap? 6-7, 3 metry. Tak to wygląda. Praktycznie nie ma tutaj zużycia. To pewnie było wymieniane, tutaj trochę podrobione, ale okej, jest. Dobra, jadę. Tutaj jeszcze powietrza jest mało. Napompuję tutaj powietrza. Tył jest wysoko. Tutaj jakie fajne takie grabki za śladami są. Ogólnie jest wysoko. Fajny zestaw. Ogólnie.